Jak często łamiemy prawa autorskie na co dzień, czytając książki, słuchając filmy, słuchając muzyki czy audiobooków? Czy to ciągle poważny problem? Czy zdajemy sobie sprawę, kiedy czytamy czy słuchamy coś legalnie, a kiedy łamiemy prawo i korzystamy z czyjejś własności? 23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, dlatego dzisiaj o tym będziemy mówić w Układzie Otwartym. Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat, w której możecie słuchać audiobooków i czytać e-booki, nie martwiąc się o łamanie prawa, bo cała biblioteka pochodzi z legalnych źródeł. Dla wszystkich słuchaczy Układu Otwartego mam prezent. 30-dniowy bezpłatny dostęp do wszystkich książek dostępnych na BookBeat. Jak możecie ich posłuchać czy poczytać? Zajrzyjcie na stronę bookbeat.pl, zarejestrujcie się, ściągnijcie aplikację i słuchajcie. Wystarczy przy rejestracji wpisać hasło układ otwarty, czyli układ otwarty, ale bez polskich liter, z dużych liter. I przez miesiąc możecie słuchać wszystkich książek bez ograniczeń. Link do strony znajdziecie w opisie odcinka poniżej. A teraz zapraszam na rozmowę. Maciej Kawecki, doktor nauk prawnych, ambasador Unii Europejskiej do spraw cyfrowych, prezes Instytutu Stanisława Lema i pełniąc jeszcze kilka innych funkcji. Tytułów wielorakich. Tak, ale między innymi zajmujesz się, znasz się na kwestii praw autorskich i powiedz na początek, czy nielegalne używanie, korzystanie, czy inaczej kradzież jest dzisiaj masowym zjawiskiem, czy to już jest jakiś margines? Jest absolutnie masowym zjawiskiem. Masz koszulkę Witkacego na sobie, widzę. I rzeczywiście, jeżeli chcielibyśmy wykorzystać fragment utworu, czy grafiki, czy obrazu Witkacego, to oczywiście możemy, ponieważ upłynęło 70 lat od jego śmierci, a dokładnie tyle ochrony przyznają prawa autorskie majątkowe twórcy, ochrony przyznawane jego utworom. Natomiast jeżeli na przykład... Czy jeżeli minie 70 lat od śmierci, twórcy, wtedy to ja mogę sobie sam wydać tę książkę, nikogo nie pytać i to jest w porządku. Można wykorzystywać rzeczywiście w całości, ponieważ nie do końca moim zdaniem wydać książkę. Dlatego musimy pamiętać o jednej rzeczy jeszcze, że obrok autorskich praw majątkowych mamy dobra osobiste i zdublowanie kogoś książki nawet po 100 latach moim zdaniem narusza dobra osobiste jego spadkobierców, więc moim zdaniem byłoby to cały czas nielegalne. Natomiast duże fragmenty książek osób, które zmarły wcześniej niż 70 lat, możemy spokojnie wykorzystywać. Ale Stanisław Lem nie zmarł 70 lat temu. W związku z tym jego utwory podlegają cały czas ochronie prawno autorskiej. Jego wizerunek podlega cały czas ochronie prawno autorskiej. Natomiast on należy do rodziny, do spadkobierców, tak? Należy konkretnie do Tomasza Lema, czyli syna Stanisława Lema. Ty masz z nim kontakt? Absolutnie, tak. Mam z rodziną, ze spadkobiercami Stanisława Lema cały czas kontakt. Skala naruszeń twórczości Lema jest bardzo, bardzo duża i jest to nic innego jak okradanie twórcy również w jakiś sposób pośrednio, mimo że już nie żyje. Pamiętajmy, że jeżeli wrzucamy nawet w nasze media społecznościowe, bardzo często prywatne, jakiekolwiek treści podlegające ochronie prawno autorskiej, to my również naruszamy prawa autorskie. Dlaczego? Bo coraz częściej nasze media społecznościowe to nie jest tylko krąg naszych znajomych, naszych bliskich. To nie jest tak zwany dozwolony użytek osobisty, gdzie możemy w celach domowych sobie rzeczywiście wtórnie czytać i udostępniać treści, ale to jest krąg osób, z którymi mamy bardzo często kontakty biznesowe i to wykracza poza ten dozwolony użytek i to również jest naruszenie. A to robimy nagminnie. Ściągamy sobie zdjęcie z sieci, fragment książki, dziennikarzy, którzy dzisiaj, wojna rosyjsko-ukraińska, kto z nas chociaż odznacza we wpisach w mediach społecznościowych autorstwo zdjęcia. Jak udostępniamy zdjęcie dzisiaj jakiejkolwiek redakcji, czy jakiegokolwiek w medium społecznościowemu i nie oznaczamy tego, kto to zdjęcie zrobił, to naruszamy jego dobra osobiste i jego autorskie prawa osobiste. Już nie mówię o autorskich prawach majątkowych. A na ile to jest taki realny problem dla autorów? Weźmy, zostańmy przy książkach pisarzy, czy autorów publikujących treści. Na ile kradzież w dzisiejszym świecie jest, zabiera im, nie wiem, jaką część ich przychodów? Jest na pewno kilkadziesiąt procent, natomiast jest na tyle dużym problemem, że coraz więcej autorów decyduje się wydawać książki open source'owe, czyli po prostu dostępne dla wszystkich i zarabiać na reklamach, które towarzyszą, na wykładach, które dzięki temu dostają, na współpracach komercyjnych, na reklamach, które dzięki publikacjom dostają, dlatego, bo skala naruszeń jest tak gigantyczna, po prostu. Ale powiedzmy, to są pojedyncze, jednak znaczna mniejszość autorów postępuje w ten sposób. Większość wydaje normalnie w wydawnictwach, wydaje normalne książki, czy jak myśmy tutaj audiobooki. Albo wydają sami, też trzeba o tym pamiętać. I
uważasz, że, znaczy uważasz, rozumiem, że wiesz, że kilkadziesiąt procent, oni tracą co, po kilkadziesiąt procent swoich przychodów, bo ktoś ciężko jest wskazać, kradnie. Oczywiście mamy tych autorów, którzy są bardziej popularni, mamy, to wszystko zależy oczywiście od ilości nakładu, ilości sprzedawanych egzemplarzy, zainteresowania autorem, na ile cytaty z długie, czyli bo mamy prawo cytatu, ale bardzo często wykraczamy poza cytat, na ile fragmenty książki są popularne, na ile staną się wiralem, bardzo często jest tak, że fragmenty książek czy ilustracji w książkach stają się wiralami i wtedy skala tego naruszenia jest gigantyczna. Ona, no dobrze, ale często... czy to szkodzi realnie autorowi? No jeżeli ja wydam książkę, tak? Zdarzyło mi się, wydałem 3 książki w swoim życiu. Jeżeli ktoś wytnie z tej książki stronę, dwie, jakiś fragment, gdzie się opublikuje. I dzięki temu ta książka stanie się bardziej znana i być może ludzie, inni ludzie ją kupią i zapłacą w legalnej księgarni, to może to jest mój, to mi się opłaca. To wszystko zależy od kontekstu, dlatego, bo coraz częściej jest taki słynny cytat Stanisława Lema, który mówi o tym, że on brzmi mniej więcej w taki sposób, że nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów, dopóki nie dotknąłem internetu, który jest nieprawdziwy, jest absolutnym fejkiem. I bardzo często jest tak, że nawet prawdziwe zdania z książek, czy fragmenty książek wkomponowywane są w kontekst, w który zupełnie nie odpowiada treści całej publikacji i wtedy tego typu naruszenia nie tylko naruszają prawa autorskie majątkowe, ale naruszają dobra osobiste twórcy, nie dając mu nic albo robiąc coś zupełnie przeciwnego. Bardzo często jest tak, że fragmenty publikacji, nie wiemy w ogóle kogo to jest rozdział książki, znaczy wędrują po sieci rozdziały publikacji, nie wiemy w ogóle z jakiej książki taki rozdział pochodzi, więc tym bardziej trudno wskazać, żeby to wiązało się z jakąkolwiek korzyścią dla twórcy. Twórcy bardzo często, coraz częściej udostępniają, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, udostępnienie całości utworów open source'owe jest rzadkością, ale bardzo częstą praktyką, również ze strony wydawnictw, jest otwarte udostępnianie dużych, wykraczających znacznie poza prawo cytatu, części książek po to, żeby właśnie zachęcić twórców, czytelników do czytania tej konkretnej pozycji. Tak. I to jest działanie w pełni legalne i to jest okej. Natomiast po prostu... to autor decyduje, jaki fragment określonej publikacji jest udostępniany, jest na tyle ciekawy, że mają reprezentować opinii publicznej i stać się owym na przykład wiralem, a nie użytkownicy sieci. No dobrze, a jak to jest, bo kiedyś były biblioteki, tak? Wszyscy chodziliśmy jako dzieci do biblioteki. Jedną książkę czytało bardzo, bardzo wiele osób. Dzisiaj dalej biblioteki te tradycyjne funkcjonują. A jak to jest z książkami, z e-bookami czy z audiobookami? Czy jeżeli ja kupię tę książkę i wyślę ją tobie i mówię, posłuchaj sobie, czy przeczytaj sobie, bo wyślę ci plik tam e-bookowy, to ja łamię prawo, nie, czy nie łamię prawa? Jeżeli niezależnie od tego, po pierwsze, ochrona przysługuje niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z tekstem pisanym, drukowanym, w formie cyfrowej, czy w formie tylko audio, czy audiowizualnej, czy z tak zwanych słuchowisk audiowizualnych, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast mamy instytucję, która nazywa się dozwolonym użytkiem osobistym w prawie autorskim, która mówi o tym, że każdy z nas ma prawo korzystać z utworu w celach osobistych. A kiedy się kończy cel osobisty? Jak wyślę jeszcze tobie i 15 moim znajomym? Moim zdaniem nadal się jeszcze nie kończy. Krąg najbliższych znajomych, przyjaciół, rodziny, to jest tak zwany dozwolony użytek osobisty. Natomiast jeżeli ja bym chciał, właśnie, jeżeli ja jako wykładowca chciałbym wysłać książkę, którą nabyłem moim studentom, po to, żeby przygotowali się na jej podstawie do egzaminu, to jest wykonywanie przeze mnie czynności zawodowych, służbowych. Otrzymuję wynagrodzenie za prowadzenie zajęć. To jest działalność. Czy to niezależnie od tego, czy prowadzę działalność gospodarczą, czy zatrudniony w oparciu o umowę o pracę na uczelni, to bez wątpienia wykraczam poza dozwolony użytek osobisty. Czyli to, co mi wolno. Tak. Natomiast oczywiście nauka jest tutaj przykładem trudnym ze względu na to, że popularyzacja nauki jest też pewnym wyłomem wynikającym z tak zwanego dozwolonego użytku publicznego. Jeżeli ja na wykładzie chciałbym, merytorycznym, chciałbym przedstawić fragment książki, który jest związany z tym wykładem, jest związany merytorycznie z tym, o czym mówię, to jestem w stanie to zrobić. Więc możesz wtedy wysłać nawet 100 studentom czy 200. Mogę to zamieścić w prezentacji, w kontekście naukowym, o którym mówię w danym momencie. No, ale w prezentacji, jak zamieścisz
niż 30-stronicowy fragment książki, to nikt go nie przeczyta. Tak? Mówimy o czymś więcej niż tylko cytat, ponieważ każdy z nas ma prawo cytować. Prawo do cytatu jest jednym z najstarszych takich elementów prawa autorskiego. Mamy prawo cytować, jest to tak zwane, jest to cząstka utworu mniejsza niż fragment utworu, czyli prawdopodobnie kilka zdań, tutaj wyroki sądów są różne, ale chodzi oczywiście o kilka zdań. I to wolno nam zawsze. To, o czym ja teraz mówię, to sytuacja, w której chciałbym w prezentacji udostępnić troszkę więcej utworu niż kilka zdań naukowej, na tej, którą prezentuję na uczelni, która staje się takim tłem utworu, jakim jest moja prezentacja. Wtedy wolno mi to zrobić. A kiedy my, przeciętni użytkownicy, którzy nie wykładamy, tylko po prostu korzystamy, tak? I ktoś mi prześle, no właśnie, ty mi prześlesz książkę, którą ty kupiłeś, albo prześlesz mi książkę, którą ściągnąłeś, no i to wtedy jest ja już problem. Jestem wtedy współodpowiedzialny za tę kradzież, no bo rozumiem, że takie tego typu portale, takie to działają nielegalnie, takie, tak? Takie, tego typu portale to jest funkcjonują... Proste, czy taki, czy te, jak ten portal, który wymieniłem, to są, oni prowadzą działalność legalną czy nielegalną? Większość z tych portali prowadzi działalność nielegalną, która polega na tym, że ściągnięcie przeze mnie określonego utworu udostępnia go dalej innym użytkownikom, z którymi ja nie mam żadnego związku. Mhm. Żadnej relacji, nie wiem komu. I na tym etapie, ściągając tego typu publikacje, przyczyniam się do jej nielegalnego rozpowszechniania i tym samym naruszam prawo. Jeżeli na przykład wejdziemy sobie, to jest ciekawe. A na czym jeżeli... zarabiają te, tego typu na platformy? Na reklamach, na ruchu sieciowym, który jest podejmowany na tych stronach. Proszę zwrócić uwagę, że one są całe pełne reklam i zarabiają na reklamach, nie na zyskach wynikających z użytkowania utworów. Natomiast inną rzeczą są różnego rodzaju, również ich działanie jest nielegalne, nasze działanie będzie legalne pod pewnymi warunkami, udostępniające na przykład filmy. Tam też mogą się teoretycznie znajdować książki, e-booki, prawda, czytane, gdzie my oglądamy daną treść, nie ściągamy jej, tylko oglądamy ją online, nie wpływając w żaden sposób na jej dalsze rozpowszechnianie. I wtedy my korzystamy z naszego dozwolonego użytku osobistego i my nie naruszamy przepisów. A jeżeli... Natomiast, ponieważ gdybyśmy chcieli w sprawach zawodowych, nie wiem, na naszym na przykład, na jakiejś konferencji, którą organizujemy, zaprezentować taki film, wtedy byśmy naruszali. W celach osobistych nie, ale ten administrator strony internetowej z tego udostępniania innym bezlicencyjnego treści zarabia i bardzo często on podejmuje działania nielegalne, bo podejmuje działalność zarobkową, gospodarczą w tym zakresie. A jeżeli ktoś ściąga jakieś zdjęcie z internetu, no to jest dzisiaj powszechne, tak? I robi z tego mema, dopisuje, jest zdjęcie zrobione przez fotografa, zawodowego fotografa i dopisuje do niego trzy zabawne hasła, wpuszcza to w sieć, on sam na tym nie zarabia, ma z tego pewnie zabawę. I, no i to krąży. To on złamał prawo, okradł tego fotografa? Jeżeli nie? Jest to nowy utwór, który powstał wskutek przerobienia utworu pierwotnego i jest parodią bądź pastiszem, jedno ma kontekst pozytywny, drugie bardziej negatywny, jest, czyli taką manifestacją własnego autorstwa, ale zainspirowaną pierwotnym utworem, to wtedy jest to absolutnie dozwolone. Prawo autorskie to jest dość niedawna regulacja. Czyli jeżeli ja wezmę zdjęcie zawodowego fotografa, zrobione przedwczoraj na jakimś tam publicznym wydarzeniu i ja wiem o tym, że to jest fotograf zawodowy i nałożę tylko na to jeden napis, który jest dowcipny. To moim zdaniem nadal narusza. Musiałbym znacznie przerobić utwór, podążając właśnie w kierunku stworzenia z niego pastiszu na przykład, po to, żeby można było powiedzieć, że a jest to objęte... mój komentarz jest tak dowcipny, chociaż składa się z dwóch albo trzech zdaniem słów. Nadal nałożenie komentarza na materiał, na zdjęcie nie ingeruje w żaden sposób w jego strukturę, w jego warstwę wizualną albo w bardzo małym zakresie. Czyli większość memów jest... Może. Bardzo duża część memów narusza oczywiście prawa autorskie. Oczywiście, tak. Z całą odpowiedzialnością tak, gifów, memów. Internet dzisiaj szuka rozwiązania tego problemu. Jednym z takich mechanizmów technologicznych czy technicznych bardziej wykorzystującym jest NFT.
czyli pewna tokenizacja, prawda? Słyszeli na pewno Państwo o tych sprzedawanych fragmentach, cyfrowych wersjach fragmentów ciała, obrazów, utworów wizualnych czy audiowizualnych z wykorzystaniem tokenów cyfrowych, właśnie NFT, czyli ciągu zer i jedynek, które potwierdzają autorstwo określonego utworu. To jest próba odpowiedzenia na pytanie, jak mamy sobie poradzić z niekończącą się skalą naruszeń praw autorskich w sieci. Jak niezaprzeczalnie, powiem brzydko, może obsikać mój teren. Ja jako twórca chciałbym w taki sposób oznaczyć autorstwo mojego dzieła, żeby ono było niezaprzeczalne i żeby ktoś, kto ściągnie to dzieło, zawsze znał jego autorstwo. To jest trochę takie metadane w zdjęciach, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, to że... Da się to umieścić, tak? Przykładem są metadane... Większość zdjęć, które mamy, wykonanych naszymi telefonami cyfrowo, ma coś, co się nazywa metadanymi, czyli oprócz warstwy wizualnej ma warstwę cyfrową, której oczywiście nie widzimy. Kiedy zdjęcie zostało wykonane, jaką przesłoną, jakim aparatem, w jakiej dacie, w jakim miejscu, w jakiej geolokalizacji. To jest minimalny zakres metadanych. Część mediów społecznościowych te metadane usuwa, jak na przykład Instagram bądź Facebook. Część mediów społecznościowych tych metadanych nie usuwa. I to jest takie oznaczenie, to jest takie coś, co takie oznaczenie przynajmniej pochodzenia, źródła pochodzenia określonego, określonej fotografii. I pliki NFT są czymś trochę jak dla mnie, ja wrzucam to wszystko do tego samego worka, czyli jest też taką próbą poszukiwania cyfrowego wykorzystywania mechanizmów do oznaczania autorstw niezaprzeczalnych. No bo to jest ciekawe, że w dobie niezwykłego rozwoju nowych technologii... Nie poradziliśmy sobie z tak prostym wyzwaniem. Tak, w dobie internetu nie radzimy sobie z przestrzeganiem podstawowego prawa. Tak. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że dzięki temu jesteśmy dużo bardziej kreatywni, twórczy, no bo przecież prawie cała twórczość bierze się z kradzieży. No jedni pisarze czytają inne książki, prawda, inspirują się tymi książkami. Oj, to jest bardzo ważne. Inspiracja nie jest kradzieżą. I o tym mówi bardzo wyraźnie prawo autorskie. To, co mamy w głowie, to, co zobaczymy, mamy prawo się inspirować innymi utworami. Więc to absolutnie nie jest naruszenie. A jeżeli ja na swoim Instagramie wrzucę swoje zdjęcie i ty to zdjęcie wykorzystasz na swoim Instagramie, to naruszę prawdopodobnie po pierwsze prawa autorskie, jeżeli ty jesteś autorem zdjęcia bądź autora, jeżeli nie oznaczę również jego autorstwa, to również prawa autorskie osobiste, ale mogę też naruszyć twoje dobra osobiste. Czyli coś, co cię nierozerwalnie łączy z tym zdjęciem. A jeżeli to zdjęcie przerobisz, weźmiesz w Photoshopa i wtedy coś tym bardziej nałożysz, mogę naruszyć jest... dobry. Pamiętajcie Państwo jednej rzeczy, że mamy dwa rygory, które są względem siebie rozłączne. Mamy coś, co się nazywa, o czym głównie dzisiaj rozmawiamy, czyli prawa autorskie, ale może być tak, że z punktu widzenia prawa autorskiego coś jest pastiżem. Czyli nie absolutnie zgodne z przepisami i mamy prawo to robić, mamy prawo z tego korzystać i udostępniać, ale jest zrobione w taki sposób, że narusza moje dobre imię, moją godność, moją cześć i narusza moje dobro osobiste. A jeżeli ja wykpię twój utwór, tak? Piszesz teksty, ja wezmę kawałek tego tekstu, przerobię go, wykpię ciebie, to będzie publicystyka. To wszystko zależy, i zmierzasz w takim kierunku, że dziennikarzowi nie wolno naruszyć dóbr osobistych, czy publicyście nie wolno naruszyć dóbr osobistych. Oczywiście, że wolno. Mamy klauzulę prasową, która pozwala nawet na udostępnianie intymnych, prywatnych treści na nasz temat dziennikarzom. Ale to absolutnie nie oznacza, że taki dziennikarz, udostępniając takie treści, nie narusza moich dóbr osobistych. Jeżeli wygram w sądzie, to ma obowiązek mnie przeprosić. Widzą Państwo przecież różnego rodzaju oświadczenia i przeprosiny. Tak. I nikt nie mówi, że dziennikarz nie skorzystał z klauzuli prasowej, miał prawo wykorzystać te informacje, ale wykorzystał je w takim kontekście i w takim celu, że naruszył kogoś dobre osobiste. Więc musimy te obszary bardzo wyraźnie od siebie odgraniczać. I to są rzeczy często trudne i skomplikowane, ale ściąganie pełnych książek nielegalnie z internetu, z jakichś portali. Zawsze jest, było i myślę, że będzie nielegalne. I jest okradaniem autorów ich ciężkiej pracy, czego sobie często nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo trudno nam sobie to wyobrazić, bo jak idziemy do sklepu i nawet do księgarni, prawda, i ukradniemy książkę i wsadzimy ją pod marynarkę. Tu mamy świadomość to tego, jest że kradniemy. Jasne, kradzież i to jest wszystko ten. Ale jak się ściągam ze strony, no to w zasadzie... A to jest dokładnie to samo. Więc nie czytajcie nielegalnie książek. Absolutnie czytajcie książki, słuchajcie ich, ale róbcie to z legalnych źródeł.
Maćku, bardzo ci dziękuję. Maciej Kawecki był moim gościem. Legalnych lektur państwu życzę. I na koniec przypomnę, macie legalny prezent. Wejdźcie pod ten pod film albo podcast, jeśli słuchacie tego na platformach podcastowych. Tam jest adres bookbeat.pl. Jeśli klikniecie, wejdziecie na stronę, wpiszecie hasło układ otwarty, bez polskiej litery, układ otwarty. Przez 30 dni możecie słuchać za darmo, bo tak to jest z układem otwartym. Dziękuję bardzo, do następnego razu.